Okej. I co teraz? I Paris. Johnny? Paris plongée. Widać, że kochacie to miejsce. Ale jakoś nie wyglądacie mi na religijnych. Mimo wszystko. Bogów zostawiliśmy na Haiti. Teraz sami załatwiamy swoje sprawy. Tędy. Jakim cudem Placid nie wiedział nic o biochipie? Nie rozpoznał go na skanach? Niewielu naszych wiedziało o akcji w Konpeki. A Placid jest od prostych rzeczy. Gdzie idziemy? Zobaczysz. Agent Netwatchu nie zorientował się, że masz biochip? Nie dałem mu okazji. Dobrze, to by skomplikowało nasze sprawy. To dawny tunel metra. Nie, to część międzykontynentalnej sieci maglewu. Kiedyś łączyła wszystkie stany. Po wojnie rozpadła się tak samo jak sieć. Ville Courant. Prowadzimy cię w cyberprzestrzeń. To najlepsze środowisko do interakcji z siecią konstruktu. A, to znaczy, że macie własną wersję interfejsu Synthechu. Mamy własną wersję wszystkiego. Nie używamy techu z Night City. Jaką mam gwarancję, że stamtąd wrócę? Będziesz cały czas w wewnętrznej warstwie naszej fortecy danych, pod kontrolą. Pod waszą kontrolą. Gdybyś wiedział, kogo jeszcze możesz spotkać w cyberprzestrzeni, nie byłbyś taki wybredny. Czym to się różni od zwykłej eksploracji sieci? Interfejs pozwoli ci zobaczyć warstwy danych z sieci bezpośrednio i w uporządkowany sposób. To, co widzą zwykli netrunnerzy, to tylko mapa. Nie mogą zobaczyć głębokiej sieci, bo ogranicza ich własny sprzęt. Chwila. Najpierw chcę wiedzieć, po co wam Johnny. Chcemy skontaktować się z Alt Cunningham. Wiemy, że była związana z Silverhand. Alt? Relik, który trzymała u siebie Arasaka, to nasz jedyny trop. Alt Cunningham. Słyszałem o niej. O! Niby gdzie. Johnny mi o niej mówił. Ale niewiele. Johnny? Okej, Vi, chyba musisz jej powiedzieć. O czym? O nas. Konstrukt Johnny'ego jest aktywny. Mogę z nim swobodnie rozmawiać. Temu też się przyjrzymy. Myślisz, że mam halucynację? Rozmawiam z wymyślonym przyjacielem?
Niewiele wiadomo o tym, jak engramy mogą współistnieć z ludzką siecią neuralną. No to powiem ci tak. Człowiek wychodzi na tym średnio. W jaki sposób chcecie skontaktować się z Alt? Spróbujemy wyodrębnić unikalny fragment engramu Silverhanda zapisanego na biochipie. Alt na pewno go rozpozna. I jeśli po tylu latach spędzonych za Blackwallem zostało w niej coś ludzkiego, odpowie. Zaraz, nie było mowy o tym, że planujecie się przebić przez Blackwall. To teraz już wiesz. Tutaj. Connection jest tam. Czego chcecie od Alt? Tylko ona będzie w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo za Blackwallem. Gdy nadejdzie zmiana, chcemy być po stronie wygranych. Zmiana? Kiedy powstał Blackwall, wszyscy myśleli, że wystarczy postawić ściany grubego, czarnego lodu, żeby odciąć się raz na zawsze od dzikich Essie. A jednak, przy obecnym zaawansowaniu technologii, jesteśmy o krok od powtórzenia tamtej katastrofy. Korporacje nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ale my tym razem będziemy przygotowani. Czym tak naprawdę jest Blackwall? Wiem, że... Wiesz tyle, ile mówi wam Netwatch. Jedyna zapora sieciowa oddzielająca nas od dzikich, powojennych SI. Wielkie zwycięstwo ludzkości. Tak, to brzmi jak Netwatch w przerwie na reklamę na kanale 4. Tak naprawdę Blackwall to sztuczna inteligencja o warunkach brzegowych ustawionych tak, by nie przepuszczać nic z jednej strony na drugą. Gdyby SI myślały jak ludzie, pewnie nazwałyby go zdrajcą. Johnny, wygląda na to, że masz być przynętą. Pasuje ci to? Okej, rób wszystko, co mówi. Nie mów, że mam tam wejść. Musimy cię przygotować do połączenia z cyberprzestrzenią. Nie jesteś przyzwyczajony do takich przeciążeń neuralnych. Nie kombinuj, tylko rób, co mówi. Nie mam zamiaru swajczyć się tam razem z tobą. Okej. Okej. I co teraz? Johnny? Barry, plongez. Gdzie jesteśmy? To nasz BBS, forteca danych. Pomost do głębokiej sieci. To wszystko wygląda, jakby było żywe. Cyberprzestrzeń jest w nieustannym ruchu. Oddycha. Interfejs dostosowuje zmienny przepływ danych do możliwości twojego mózgu. Ty jesteś szczególnym przypadkiem. Czyli ty widzisz teraz coś innego niż ja? Tak. Ale cyberprzestrzeń zawsze jest piękna. To co teraz? Możemy zaczynać. Wszystko jest gotowe. Żeby pobrać fragment konstruktu, wzmocniliśmy twoje połączenie z siecią neuralną Silverhanda. Musimy znaleźć dane, które odnoszą się bezpośrednio do Alt. To powinno potrwać. Brigitte? Co jest?
never find a way! Johnny! Co to było? Kurwa! Przeholowałeś! Co będzie następnym razem? Kurwa, wciągniesz na scenę jakiegoś korpa? Oblejesz benzyną i podpalisz? Silverhand! Ej! Tutaj! Skurwielu! To nie jest tylko twój zespół. Silverhand! Ej! Tutaj! Tylko ty masz jakiś problem ze mną. Bo reszta już nie wierzy, że da się z tobą normalnie pogadać. Odjebało ci. Wiesz, po co to robię? Żeby wkurwić Arasakę i wreszcie zarobić kulkę? Ale tylko ja mam jakiś pomysł na ten zespół. A jeśli nie masz lepszego, to się po prostu odpierdol! Koncert? Czy Kerry? A? Mówiłaś, że nie przyjdziesz. Zmieniłam zdanie. Jesteś strasznie nabuzowany. To było dobre. Szkoda, że nic z tego nie będzie. Nie wystarczy ci fajka po seksie. Zawsze musimy się kłócić. To już koniec, Johnny. A ja nie umiem po prostu zniknąć bez słowa. Nie musisz nigdzie znikać. Zawsze. Chętnie cię zerżnę, jeśli nie będzie nikogo innego pod ręką. Dzisiaj miałeś szczęście. Czasami straszny z ciebie skurwiel, Johnny, wiesz? Strasznie się dzisiaj przypierdalasz. Dać ci coś na wyluzowanie? Nie tylko dzisiaj. Po prostu jesteś odporny na subtelne aluzje. I co? Nagle przestało ci się podobać. Tak cię to zaskoczyło. Chyba, kurwa, wiedziałaś, na co się pisze. Wiesz co, Johnny? Naprawdę nie miałabym problemu z tym, gdybyś był narcystycznym, charyzmatycznym sukinsynem z własną wizją. Ale? Ale to fikcja. Tak jak ten koncert, jak cały samuraj. Nie jesteś rockerboyem, Johnny. Równie dobrze mógłbyś stać na ulicy, jak te naćpane oszołomy i krzyczeć śmierć Arasace. A, czyli chcesz mnie naprawić? Kilka innych już próbowało. Nie bawię się w takie rzeczy. Chciałam ci tylko powiedzieć, że sam się oszukujesz. I że sam musisz z tym coś zrobić. Chyba coś ci się pomyliło. Przychodzisz tu, żeby się ze mną pieprzyć, a nie robić mi psychoanalizę. Jesteś tchórzem jak Kerry. Tylko ja mam jaja, żeby się postawić Arasace. I to was przeraża. Jasne, Johnny. Nikt cię nie rozumie. Właśnie w tym problem. Wydaje mi się, że skończyliśmy, więc możesz wypierdalać. Wydawało mi się...
Że było coś więcej, że jesteś ze mną na tyle blisko, żeby mi truć dupę. No to ci się tylko zdawało. Dokąd idziesz? Jestem umówiona. Silverhead! Dobre show! Halt! Gute Metal Soul! Daruj sobie. I'm looking out for action. Guess I'm on a roll. Jutro też gramy. Chodźmy stąd. Johnny, może napijesz się z nami? Innym razem, Pysiu. Ale może to już ostatni raz? Co? Co, Johnny? Poddaj! Johnny! Nieźle cię załatwili, co? No, proszę. Budzimy się. Kopę lat, Johnny. Ile to już? 2 tygodnie, odkąd ostatnio cię składałem? Tęskniłem. Gówno prawda. Nawet nie zadzwoniłeś, głupi sukinsynu. A miałeś przyjść na kontrolę. Jest dla mnie jak syn. Właśnie widzę. Jak to tam wygląda? Wsadziłem ci do dupy tyle rurek, że następnym razem mogę cię przerobić na ekspres ciśnieniowy. Poza tym masz syntetyczną wątrobę, bo twoja rozpadła się jak papierowa torba pełna gówna. No to teraz będę żył wiecznie. Dobrze się składa. Co z Alt? Z kim? Dziewczyna, która ze mną była. Przywiózł ciebie i tylko ciebie. Kurwa, zabrali ją. Nikt nic nie widział? Jego pytaj. Mówi, że nazywa się Thompson. To byłeś ty, tam w Watson? Musimy pogadać. No dobra, jakoś to się trzyma. Spróbuj się oszczędzać, chociaż kilka godzin, potem szwy powinny już trzymać. Aha. Johnny? A, chuj tam. I tak mnie nie posłuchasz. Ile widziałeś? Tyle, co ty. Chodziło im o nią. Ty po prostu byłeś w domu. A ty stałeś sobie i patrzyłeś na to wszystko jak ostatni chuj. Gdybym się wtrącił, rozwaliliby nas obu. Widziałeś, jaki ten gość miał refleks? Taki tech nie leży na ulicy. Czego chcesz? Szukasz materiału. Dlatego zgarnąłeś mnie z ulicy. Miałem materiał, ale ktoś go wepchnął do furgonetki i odjechał. Zamierzasz coś z tym zrobić? To chyba twoja dziewczyna, co? Nie twój jebany interes.
Nie jesteś pewny? O to chodzi? Słyszałem, że mieliście z tym problemy. I naprawdę nie interesuje mnie, jak to z wami jest. Tylko czego chciała od niej Arasaka? Alt nie ma z tym nic wspólnego. Porwali ją, bo chcieli się dobrać do mnie. Ty w ogóle wiesz, że ona jest jedną z najlepszych netrunnerek na rynku? No i? Ma cokolwiek wspólnego z Arasaką, poza tym, że posuwają Johnny Silverhand? Dotąd pracowała dla ITS. Napisała dla nich sporo kurewsko dobrego czarnego lodu. Nie do obejścia. Nie do podrobienia. A teraz chcę jej Arasaka. To była zwykła międzykorporacyjna ekstrakcja. To z tobą miała się spotkać Alt? Chciała, żebym jej pomógł. To nie był pierwszy raz, kiedy próbowali ją porwać. Poprzednio miała szczęście. Bała się i przyszła z tym do ciebie? Tak. I zaczynam rozumieć dlaczego. Okej, to czego od niej chcą? Kojarzysz SI, które nazywają Soul Killerem? Nawet jak na miejską legendę, to strasznie chujowa nazwa. Soul Killer naprawdę istnieje, a Arasaka właśnie zakontraktowała netrunnerkę, która napisała ten program. Teraz będą mogli użyć Soul Killera dla własnych celów. Potrafisz to sobie wyobrazić? Arasaka będzie nie do ruszenia. Soul Killer wypłaszczy każdego netrunnera, który spróbuje przedrzeć się przez jego lot. Widziałem na własne oczy, jak to wygląda. Nie ma żadnych fizycznych uszkodzeń systemu nerwowego. Aktywność mózgu po prostu nagle się urywa. Jakby ktoś wyciągnął wtyczkę. Albo wyrwał duszę z ciała. Kurwa, ale bzdury, chodźmy. Okej, to jak to wyjaśnisz? To jest bardzo proste. Arasaka chciała mnie sprowokować i udało im się. To co? Idziesz za mną? Gdzie? Do Arasaka Tower. Odbić Alt. We dwóch? Pojebało cię? Po drodze zahaczymy o Atlantis. Mam tam swoich ludzi. Czekam w samochodzie. Pośpiesz się. Poczekasz ile trzeba. Gdzie jest Rogue? Na górze. Leż i nie fikaj. Silverhand! Mam tu rachunek z twoim autografem! To twój szczęśliwy dzień. Dzięki. Napijesz się? To co zwykle. Widziałeś Rogue? Jest na górze. Ale słyszałem, że już nie... No to źle słyszałeś. Kurwa! Johnny, pomóż mi! Podobno ze mną nie gadasz. Teraz gadam. A teraz? Spierdalaj. Wszystko w porządku?
Za mało. Fala uderzeniowa rozpieprzy wszystko w promieniu 10 metrów. No to kurwa przyspieszycie kroku. I Turner jakoś była w stanie. Jakby było cię stać na detuner, nie rozmawiałby z nami. Więc nie pieprz, tylko powiedz Sidowi, że ma czekać na nasz sygnał, jasne? Jakiś problem? No, właściwie... Kizzy, daj spokój. On po prostu czegoś chce. No. Widziałeś się, Rogue? Ale z ciebie zjeb, Johnny. Ona urwie ci jaja. Jeszcze zobaczymy. No więc? Jest w sali na tyłach. Potrzebuję nazwisk. Chyba widziałaś, z kim rozmawiał. Może, nie pamiętam. Tyle wystarczy, żeby odświeżyć ci pamięć? Jesteś tu pierwszy raz, co? Dać ci dobrą radę? No. Wypierdalaj. Jest Rogue? Dzisiaj jej nie widziałam. On już nie pracuje na pewno. Nie wiem, o co im poszło. No, może. Jak ona ma na imię? Ishen? Co jest, kurwa? A, to ty. Nie, nie. Zatrzymaj butelkę. Chuj wie, co robiłeś wcześniej. Silverhand. Jest sam z tego, co widzę. Johnny? Engels, jak tam? Mają tam jakieś prywatne spotkanie. Jest tam Rogue? Tak, ale... Wiem, prywatne spotkanie. Spokojnie. Będę królewsko dyskretny. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto snów.